Ani śladu kurzu. O, dzień porządków. Wszystkie przybytki sprawiedliwości powinny być takie czyste. Tak, i tym razem spróbujmy to utrzymać, choć przez 5 minut. 5 minut, tak. Przypomniało mi się, szept moczy się już od rana. Mieszkanko już czyste, jak brzuszek narażony na cios. Kto wie, gdzie brud znowu uderzy? Arturze, mamy tu małpę! Nie, małpiszonie! Nie ruszaj się, Arturze! Małpa ma zegar! To zapewne małpia bomba! O, muszę szybko myśleć, bo wybuchnie! Który guzik nacisnąć, o! Bleszczu, nie dotykaj! Jasne! Czerwony! Nie! O, więc taki jest ten drugi świat! Co? Te ślady... Już je widziałem! W Muzeum Historii Naturalnej. Zaraz. Mega... Coś dużego. Megaterium. Wielki leniwiec. Ale, Kleszczu, te zwierzęta wyginęły miliony... Kleszczu, ratuj! Rety, Arturze, on chce cię obrać jak owoc! Przestań mnie lizać! Coś ci wyjaśnię, trawożerco! Artur nie jest warzywem ani owocem! Wielki leniwiec! To niemożliwe! Chyba, że... Kleszczu, znaleźliśmy się w prehistorii! To nie małpia bomba! To wehikuł czasu! To był wehikuł czasu! Został zgnieciony przez mega! Kleszczu, bez niego utkniemy w prehistorii na zawsze! Umrzemy na tym pustkowiu, zanim się urodzimy! Cóż, popatrz! Nie zobaczymy już więcej przyjaciół! To ty nam to zrobiłeś! Ja chcę do domu! Przenieś mnie tam, gdzie mnie znalazłeś! Już! Ej, Arturze, to małe małpiszonki! Poza tym jestem pewny, że bez trudu znów to uruchomimy. Pół roku później. Droga Dot, być może dostaniesz ten list. Jesteśmy w pułapce u zarania dziejów ludzkości. Mieszkamy ze szczepem australopiteków. Są brakującym ogniwem między człowiekiem i małpą. Co znaczy, że nic nie wiedzą. Pokazałem im, jak rozpalić ogień, ale poczuli się nieswojo. Kleszcz całą tą sytuacją przejmuje się dużo mniej niż ja. Codziennie wychodzi na patrol.
się, oto ja, Kleszcz! Pierwszy superbohater świata! Wieczorem opowiada historię przy ognisku. Ten wariat postanowił wypalić swoje imię na księżycu. O tak, to nie koniec. Zamiast głowy miał krzesło. 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 To jest jak drzewko, na którym siedzicie. To jest tak, tak. Tak. Codziennie marzę o powrocie do przyjaciół, do domu, gdzie jest czysto. Ach, nie kąpałem się od pół roku. Myślę, że powinienem już kończyć. Dziś moje urodziny. W tej okazji wynajdę rolnictwo. Kleszczu! Wyrycie listu trwało miesiące! Przestań robić za małpę! Jesteśmy cywilizowanymi ludźmi! Pamiętaj o tym! Przepraszam. Słuchaj, Arturze. Co? Dla ciebie niespodziankę. Spodoba ci się, spodoba! Kleszczu! Co to jest? Arturze, wiem, że ostatnio byłeś trochę smutny, więc postanowiłem uczcić twoje urodziny. Wynalazłem muzykę! Grajcie, chłopcy! Niech żyje, drogi mój Artur! Niech żyje, drogi mój Artur! Niech żyje, drogi mój Artur! Niech żyje nam ze 100 lat! Co ty miałem, Arturze? Formacja Australopithecus zlokalizowana. Wspaniale! Racik! Wszystkiego najlepszego, Arturze!